Szlachetny jeleń. Dawno, dawno temu Buddha urodził się jako jeleń. Kiedy dorósł, został przywódcą stada i mądrze nim kierował. Zaprowadził zwierzęta w głąb lasu, gdzie ogromne drzewa chroniły je przed niebezpieczeństwem. Z czasem jednak władzę w kraju przejął król, który nade wszystko lubił polować. Gdy tylko wzeszło słońce, wsiadał na konia i wraz ze swoją drużyną ruszał w pogoń za zwierzętami przez pola i łąki, lasy i doliny. Wysyłał jedną strzałę po drugiej, dopóki nie zapadł zmrok. A potem wracał do pałacu. Za nim zaś jechały wozy z upolowanymi jeleniami, dzikami, zającami, bażantami, małpami, lampartami, niedźwiedziami, tygrysami i lwami. Król nie posiadał się ze szczęścia. Jego poddani nie byli jednak tak zachwyceni. Królewscy myśliwi tratowali pola, rolnicy i kupcy musieli porzucać swą pracę, aby przeczesywać lasy i naganiać zwierzynę na pozycje zajęte przez króla i jego drużynę. Nikt nie troszczył się o sprawy państwowe. Chcąc położyć kres temu wszystkiemu, mieszkańcy obmyślili prosty plan. W głębi lasu zbudowali duże ogrodzenie. Zapędzimy tam 1 czy 2 stada jeleni, powiedzieli. Król będzie mógł polować do woli, kiedy tylko mu się zamarzy. Przestanie niszczyć nasze pola i odrywać nas od pracy i będzie szczęśliwy. Zbudowano ogrodzenie i zagoniono tam 2 stada. Kiedy zamknięto bramy, szlachetne zwierzęta naparły na ściany, a potem jak szalone popędziły naokoło, bezskutecznie szukając wyjścia. W końcu drżące i wyczerpane zatrzymały się, czekając na dopełnienie się ich losu. Zadowoleni poddani udali się do króla, aby powiadomić go o powodzeniu swego planu. Wśród schwytanych zwierząt znalazło się również stado szlachetnego jelenia. Przywódca chodził od jednego zwierzęcia do drugiego, chcąc pomóc im opanować strach. Jego rozłożyste poroże lśniło w słońcu. Miał wilgotny pysk i błyszczące czarne oczy. Nad naszymi głowami jest błękitne niebo, a pod nogami zielona trawa, mówił. Nie poddawajcie się. Dopóki trwa życie, jest nadzieja. Znajdę sposób, aby nas ocalić. Wkrótce przybył król, aby zobaczyć złapane zwierzęta. Obejrzał je z zadowoleniem i napiął łuk, szykując się do rozpoczęcia polowania. Kiedy wspiął się na ogrodzenie i dostrzegł stojących w dole królów obu stad, powiedział: ci przywódcy to wspaniałe zwierzęta, zabraniam do nich strzelać. Daruje im życie. A potem z wysokości ogrodzenia posyłał jedną strzałę po drugiej w kierunku miotających się szaleńczo jeleni, które wpadały na siebie i kaleczyły się rogami i kopytami, szukając schronienia przed deszczem śmiertelnych strzał. I tak to było. Co kilka dni król wyruszał z dworzanami na polowanie. Co kilka dni ginęło wiele łagodnych zwierząt. Inne cierpiały od ran zadanych lotnymi strzałami, a niektóre kaleczyły się, uciekając w popłochu. Szlachetny jeleń wybrał się na spotkanie z królem drugiego stada. Wpadliśmy w pułapkę, bracie, rozpoczął, potrząsając ze smutkiem rogami. Nie znajduję sposobu, aby się stąd wydostać. Jesteśmy osaczeni. Cierpienia naszych poddanych są nie do zniesienia. Jak sam wiesz, zwierzęta kaleczą się, próbując zachować życie pod gradem strzału. Zdajmy się więc na losowanie. Niech codziennie na zmianę jedno ze stad ciągnie losy. To zwierzę, które wyciągnie źdźbło słomy, stanie niedaleko ogrodzenia, tuż poniżej stanowiska króla i wystawi się na śmiertelny strzał. Wiem, że to przerażające rozwiązanie, ale przynajmniej pozostałe zwierzęta unikną niepotrzebnego bólu i ran. Przywódca drugiego stada przyjął tę propozycję. Następnego dnia, kiedy król przybył z dworzanami na miejsce, zobaczył pod ścianą ogrodzenia dygoczącego jelenia, który stał na chwiejnych nogach, drżał na całym ciele, ale głowę trzymał wysoko uniesioną. – Co to ma znaczyć? – zapytał król. – A, już rozumiem. Te jelenie są naprawdę szlachetne. Wolą poświęcić życie jednego zwierzęcia, niż narażać na cierpienie wszystkie pozostałe. Ich królowie to mądrzy przywódcy. Królowi zrobiło się ciężko na sercu. Przystajemy na ich warunki, oznajmił. Od teraz strzelajcie tylko do tego zwierzęcia, które wyjdzie nam naprzeciw. Po czym schował łuk, zszedł z ogrodzenia i w milczeniu odjechał do pałacu. Owej nocy król spał niespokojnie. Przewracał się z boku na bok i śnił o świetlistym jeleniu przemierzającym las. Pewnego dnia los padł na łanię oczekującą potomstwa. Łania udała się do swego władcy, przywódcy drugiego stada, i odezwała się w te słowa. Z ochotą stanę pod ścianą i poddam się swemu losowi, gdy tylko moje dziecko szczęśliwie przyjdzie na świat. Jeśli pójdę tam dzisiaj, zginiemy oboje. Proszę cię, abyś teraz mnie oszczędził. Nie myślę o sobie, lecz o dziecku, które niedługo się narodzi. Przywódca stada odpowiedział. Prawo jest prawem. Nie mogę ocalić ci życia. Los padł na ciebie, musisz więc umrzeć. W tej sytuacji nie ma wyjątków. Sprawiedliwość wymaga, abyś stanęła pod ścianą. Zrozpaczona łania pobiegła do szlachetnego jelenia. Padła przed nim na kolana, błagając o pomoc. Słuchał w milczeniu, spoglądając na nią dużymi, łagodnymi oczami. Wstań, siostro, powiedział, i odejdź w spokoju. Słuszność jest po twojej stronie. Wedle umowy tylko jedno stworzenie ma umrzeć i dlatego będziesz zwolniona od udziału w losowaniu, dopóki nie urodzisz dziecka. Dopilnuję, aby tak się stało. Uradowana łania pokłoniła mu się z wdzięcznością i pobiegła do swego stada. Szlachetny jeleń powstał. Nie miał nikogo innego, kto mógłby zająć miejsce łani. Skoro oszczędził jej życie, sam musiał ją zastąpić. Jakże mogło być inaczej? Spokojnym, pełnym godności krokiem szedł wśród pasącego się stada. Wszyscy spoglądali na niego, na wielkie, rozłożyste rogi i mocne barki, lśniące oczy i ostre, czarne kopyta. Jego widok dodawał im pewności i podnosił na duchu. Ich król, szlachetny jeleń, nigdy nie sprawił im zawodu. Nigdy ich nie opuścił. Zawsze robił, co mógł, aby znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Jeśli była jakakolwiek nadzieja na ocalenie drugiej istoty, nigdy nie szczędził swych sił. Nigdy siłą nie narzucał im swej woli. Był prawdziwym królem i jego obecność dodawała wszystkim otuchy. Na szczycie ogrodzenia stali dworzanie z łukami gotowymi do strzału. Kiedy zobaczyli pod ścianą szlachetnego jelenia, zawołali – Królu jeleni, Przecież nasz Pan oszczędził ci życie. Dlaczego stajesz przed nami? Przyszedłem tu, aby dwoje innych stworzeń nie musiało umierać. A teraz strzelajcie. Wykonajcie swoje zadanie, tak jak i ja muszę wykonać swoje. Ale dworzanie opuścili łuki i wysłali do władcy posłańca z wiadomością, aby jak najszybciej przybył pod ogrodzenie. Wkrótce zobaczyli króla w powiewających szatach, który pędził na koniu z szybkością wiatru. – Co to ma znaczyć? – zawołał król. – Dlaczego mnie wezwaliście? – Może wasza wysokość podejdzie tutaj i sam zobaczy – odparli. Król zeskoczył z konia, w pośpiechu wszedł po drewnianych schodach na ogrodzenie i wyjrzał na drugą stronę. Pod ścianą stał szlachetny jeleń. Dwaj władcy, król zwierząt i król ludzi, spojrzeli na siebie. Szlachetny jeleniu, rzekł król ludzi, wiem, kim jesteś. Widziałem w snach, jak przemykasz przez las. Dlaczego tu stoisz? Czyż nie uwolniłem cię od niebezpieczeństwa ze strony myśliwych? Wielki królu, odparł szlachetny jeleń. Czy jakikolwiek władca może korzystać ze swej wolności, gdy cierpi jego lud? Oczekująca potomstwa łania przyszła dzisiaj do mnie z prośbą o pomoc. Los padł na nią. Miała umrzeć razem ze swoim nienarodzonym dzieckiem. Według reguł losowania tylko jedna istota idzie na śmierć. Będę nią ja. Zajmę miejsce łani i dotrzymam warunków umowy. Jako władca mam prawo i obowiązek tak postąpić. Ciężar spadł królowi z serca. Masz słuszność, szlachetny jeleniu, powiedział. Władca powinien dbać nawet o najmniejszego ze swych poddanych. Długo nie mogłem się tego nauczyć. Lecz dzisiaj, widząc twoje poświęcenie, wreszcie to zrozumiałem. Jesteś moim nauczycielem. Niech ten dar będzie zapłatą za twoją naukę. Puszczam więc wolno ciebie i twoje stado. Nikt nie będzie na was więcej polował. Idźcie i żyjcie w pokoju. Twój dar, wielki królu, jest rzeczywiście wspaniały, rzekł szlachetny jeleń, ale nie mogę odejść. Czy wolno mi powiedzieć coś jeszcze? Mów, szlachetny. Wielki król ludzi, jeśli wraz z całym stadem odejdę wolno, czy to nie oznacza, że zwierzęta, które pozostaną, będą jeszcze bardziej cierpiały? Tylko na nie będziesz mógł polować. Nie zaznają ani chwili wytchnienia. Wciąż będzie spadał na nie grad strzał. Choć ponad wszystko pragnę, aby mój lud żył bezpiecznie, nie mogę tego okupić pomnażaniem cierpienia innych. Czy mnie rozumiesz? Król ludzi oniemiał. Co? Wykrzyknął. Czy chcesz zatem narazić własną wolność i całego twojego stada dla innych? Tak, odparł szlachetny jeleń. Muszę tak postąpić. Gdybyś tylko pomyślał, wielki królu, w jakich męczarniach przyjdzie im żyć i wyobraził sobie zadawane im cierpienie, ich też wypuściłbyś na wolność. Król ludzi milczał przez chwilę, pogrążony w myślach. Wreszcie uniósł głowę i uśmiechnął się. Nigdy jeszcze nie spotkałem istoty tak szlachetnej, ani tak wytrwałej w trosce o innych. Jakże mógłbym ci odmówić? Spełnię twoje życzenie. Daruję wolność także i drugiemu stadu. Czy teraz możesz odejść w pokoju? Nie, nie mogę, wielki królu, odpowiedział szlachetny jeleń. Myślę bowiem o wszystkich innych dzikich czworonogach. Jak one, cały czas żyje w obawie przed niebezpieczeństwem. Czy mógłbym zaznać spokoju, wiedząc, że inne stworzenia dręczy nieustanny lęk? Błagam cię, potężny królu, ulituj się nad nimi. Nie nastanie pokój, jeśli i one nie będą wolne. Król ludzi znowu się zdumiał. Coś takiego nigdy przedtem nie przyszło mu do głowy. Myślał i myślał, aż w końcu powoli zaczął pojmować słuszność słów szlachetnego jelenia. To prawda, doszedł do przekonania. Rzeczywisty pokój zapanuje dopiero wtedy, gdy będzie udziałem wszystkich istot. Masz rację, wielki jeleniu, przemówił wreszcie król ludzi. W moim królestwie nikt nie będzie więcej zabijał czworonożnych stworzeń. Nie będzie więcej polowań na zające, dziki, niedźwiedzie, lwy, lamparty, tygrysy, jelenie, ani na żadne inne zwierzęta. Nigdy już nie padną one łupem moich myśliwych. Czy teraz odzyskałeś już spokój, mój nauczycielu? Nie, wielki królu, odrzekł szlachetny jeleń. Czy pomyślałeś, jaśnie panie, o bezbronnych stworzeniach przestworzy? Ptakom zagrażają rozmaite niebezpieczeństwa. Teraz gdziekolwiek się znajdą, dosięgnie je kamień czy strzała. Jak długie i szerokie twoje królestwo, będą spadały z nieba jak rzęsisty deszcz. Ich cierpienia trudno sobie wyobrazić. Błagam cię, wielki królu, daruj im wolność. O, wielki, trudno z tobą dobić targu, stwierdził król ludzi. Chcesz chyba, żeby wszyscy zaczęli uprawiać ziemię. Zgadzam się. Ptaki też będą wolne. Od dziś mogą bezpiecznie przemierzać cały kraj i budować swoje gniazda. Nikt nie będzie na nie polował. Czy jesteś wreszcie zadowolony? Czy w twoim sercu zagościł już spokój? Wielki królu, rzekł szlachetny jeleń, pomyśl jeszcze o tych stworzeniach w twoim królestwie, które nie mają głosu. O rybach. Jeśli nie wypowiem się w ich imieniu, kto to uczyni? Na jeziorach, rzekach i przy strumieniach będą czyhać na nie ludzie z wędkami, sieciami i dzidami. Jak mógłbym zaznać spokoju, wiedząc, jakie grozi im niebezpieczeństwo? Błagam cię, wielki królu, ocal i te stworzenia. O, szlachetny, odpowiedział król ludzi, a łzy spływały mu po policzkach. O, współczujący, dotąd nikt nie skłonił mnie do takiego myślenia. Dobrze, zgadzam się. Ryby też mieszkają w moim królestwie. Niech i one zaznają wolności. Będą mogły swobodnie pływać w wodach mego kraju i nikt nie będzie ich łowił. Tu król zwrócił się do wszystkich dworzan i całego swego orszaku. Słuchajcie mnie uważnie, oznajmiam, co następuje. Od dzisiejszego dnia wszelkie stworzenia zamieszkujące królestwo będą uważane za moich drogich poddanych. Zabraniam zastawiać na nie sidła, polować i zabijać je. Taka jest moja niezłomna wola. Rozgłoście ją w całym kraju i dopilnujcie, aby została spełniona. Po czym król przemówił raz jeszcze do szlachetnego jelenia. Czy teraz, o szlachetny, jest w tobie spokój? Stado ptaków sfrunęło ze śpiewem z przestworzy i obsiadło okoliczne drzewa. Jelenie pasły się spokojnie na zielonej trawie. Tak, teraz jest we mnie spokój, odpowiedział szlachetny jeleń i podskoczył jak źrebak, pełen najwyższej radości, że ocalił wszystkie stworzenia. Potem podziękował królowi, zebrał swoje stado i odszedł z nim w głąb lasu. Król kazał postawić kamienny słup w miejscu, gdzie rozmawiał ze szlachetnym jeleniem i wyryć na nim wizerunek jelenia okolony słowami: w hołdzie szlachetnemu jeleniowi, pełnemu współczucia, nauczycielowi królów. I sam też żył w pokoju, mądrze panując i otaczając troską wszystkie istoty.